Maryja ma mądrość poznania naszych potrzeb, dobroć, która jest czuła na widok naszych niedostatków, wstawienniczą moc i siłę w udzielaniu pomocy. Właśnie dlatego w tej Matce powinniśmy pokładać naszą ufność. Błogosławiony Jakub Ablerione. 23 stycznia, poniedziałek. Witam Was, moi drodzy, w nowym tygodniu i tak jak co dzień witam też szczególnie nowych słuchaczy na kanale Echo Boga Fiat, ale witam też stałych bywalców i tak jak co dzień dzielę się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Tajemnica piąta, odnalezienie. Wystarczyła chwila odwrócenia oczu od Jezusa. Chwila nieuwagi i zatrzymania się przy innych. Wystarczyła kropla pewności siebie i cień złudzenia, że przecież On powinien być tutaj. Wystarczył moment oddalenia się od Niego. A potem ból poszukiwań, ból samotności, trud i niepokój trwający wiele godzin. Nie znalazła Go wśród krewnych, wśród znajomych, wśród sąsiadów i przyjaciół. Nie znalazła Go na drodze, którą szli, ani w żadnym miejscu, gdzie są i gdzie się razem zatrzymali. Był w świątyni, w domu Ojca, by nauczać i zadawać pytania. I zdziwił się, że nie wiedziała, gdzie Go szukać. Gdzie jest? Nie spuszczaj oczu z Jezusa. Nie oddalaj swego serca od Niego także wtedy, gdy jesteś z Nim w drodze, gdy idziesz razem z bliskimi ci ludźmi, by z nimi żyć i Mu służyć. Niech Ci się nie wydaje, że już nie musisz się troszczyć o Jego obecność przy Tobie, bo razem wyruszyliście w drogę do domu. Gdy odczujesz, że Jego droga i Twoja droga oddzieliły się, wróć do miejsca, gdzie On jest zawsze, gdzie pierwszy raz przyjęłaś Go i zostałaś Mu oddana w Chrzcie Świętym. Wróć do świątyni razem z Maryją. On tam jest wśród kapłanów i w nich. Tam ona Ci pomoże pojednać się z Nim. Wylejesz swój ból oddzielenia i otrzymasz przebaczenie, które wróci Ci pokój. Tam On przygarnie Cię i da Ci swą miłość. Da Ci radość komunii z Nim. Z psalmu 85, wers 8. Okaż nam, Panie, swoją łaskę i daj nam swoje zbawienie. Kropka. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Dobrego nowego tygodnia. Miejcie wspaniały poniedziałek. Pozdrawiam serdecznie. Przemek Barny Pyłek. Cześć. Z Panem Bogiem i z Aniołkiem.